Cześć, stało się. Ceny części używanych spadły do takiego poziomu, że dzisiaj za 200 zł można poskładać komputer, który pozwala na granie Full HD przy rozsądnych opcjach graficznych w całkiem pokaźną liczbę indyków. Do tego taki PC radzi sobie całkiem nieźle w codziennych zadaniach, a wszystko za sprawą procesora Xeon. Tak, ceny używanych płyt z soketem 775 zgodnych z Xeonami spadły do takiego poziomu, że można je wykorzystać już w zestawie za 200 zł. Przekonajcie się, jakiego killera udało mi się poskładać w tak skromnym budżecie. Na start kilka ogłoszeń, ale tym razem się streszczę. Nie licytowałem, kupowałem tylko za określoną cenę, czyli tak zwane kup teraz, a samą ofertę zawsze pokazuję. Wszystkie części są używane, ale z deklaracją działania. Nie liczę kosztów wysyłki i ceny za system operacyjny. I przede wszystkim to nie jest poradnik, a jedynie zabawa starymi częściami komputerowymi. Wiem jednak, że część z Was pracuje na laptopach, które nie są w stanie utrzymać klatek na wodze w niewymagającym CSGO. Jeśli nie możecie sobie pozwolić na zmianę sprzętu na coś mocniejszego, to ten materiał może posłużyć Wam jako drogowskaz. Zaczynamy od procesora. Pewnie doskonale wiecie, że jakieś sprytne głowy już dawno temu wpadły na to, aby wykorzystać tanie procesory serwerowe w desktopowych płytach głównych. Te procesory serwerowe, pomimo tego, że są starsze, to oferują niezłą wydajność przy solidnej ilości pamięci cache i to wszystko za ułamek kwoty, jaką trzeba wydać na nowy, porównywalny wydajnościowo procesor. Ja zdecydowałem się na procesor E5450 z taktowaniem 3 GHz. Do dyspozycji mamy 4 rdzenie, 4 wątki i aż 12 MB cache'u drugiego poziomu. TDP wynosi 80 W. Ten chyba już kultowy procesor kosztował kiedyś niespełna 1000 dolarów, dzisiaj można go mieć za 60 zł, w tym jest już adapter. Jeśli nie na polskich platformach, to na AliExpress nie będzie problemu z kupnem w tej cenie. Mamy więc procesor serwerowy pod soket 771 i chcemy go umieścić w płycie z soketem 775, do której taki procesor nie wejdzie. Jak to ze sobą pogodzić? Odpowiedzią jest mod. Mod brzmi groźnie, ale tak jak w przypadku BSEL moda, którego pokazywałem w PC-cie za 100 zł, tutaj również nie mamy do czynienia z niczym skomplikowanym. W dodatku jest to tak popularny mod, że duża część sprzedawców oferuje już zmodowane procesory. Procedura polega na umieszczeniu w odpowiednim miejscu takiej małej, powiedzmy, naklejki, która pełni rolę adaptera. Następnie należy przygotować soket płyty głównej, ostrożnie wycinając widoczne ząbki. Ale jak wspomniałem, część sprzedawców zdejmuje z nas ten obowiązek, robiąc nacięcia w samym procesorze. Niezależnie od tego, czy procesor był już zmodowany, czy sami dokonamy modyfikacji, to konieczne jest jeszcze wgranie mikrokodów na płytę główną. Jest to zwykła procedura aktualizacji BIOS-u, więc nic skomplikowanego. Jedynie znalezienie pliku z wsadem może nastręczyć problemów, ale jako już jest to dość popularna modyfikacja, to trzymając się sprawdzonych modeli płyt nie powinno być problemów. I tak przechodzimy do płyty głównej. Skąd wiedzieć, który model będzie odpowiedni? Bo to trzeba podkreślić grubą kreską. Nie każda płyta główna z soketem 775 będzie skora współpracować z Xeonem. Chyba najbardziej popularną stroną, gdzie sprawdzicie odpowiedni model płyty, jest strona deli.com. W sekcji Tested Motherboards sprawdzamy więc, czy znaleziona płyta główna zadziała z naszym procesorem. Nie będę ukrywał, jest to strasznie upierdliwe zajęcie. Zwłaszcza jeśli chcecie, a powinniście chcieć, znaleźć płytę, która obsłuży minimum 8 GB pamięci. Czyli w praktyce wyglądało to tak. Odpalałem Allegro, szukałem po cenie płyty pod 775, sprawdzałem na stronie producenta, czy obsługuje 8 giga, a następnie sprawdzałem na Delidę, czy płyta jest zgodna z moim lub jakimkolwiek innym Xeonem. W końcu udało się. ASRock G31M-S. Płyta jest w formacie micro ATX i działa z chipsetem G31, jak można się domyśleć. Produkt ASRocka obsługuje 8 GB pamięci DDR2 w dwóch slotach, na płycie znalazło się też miejsce na jeden mały slot PCI Express, co jest furtką do osadzenia np. kontrolera USB w wersji 3.0. Płyta kosztowała mnie jedynie 39 zł. Poszczegółową procedurę modowania Xeona odsyłam na wspomnianą stronę Delidet. Znajdziecie tam więcej informacji, m.in. jakie rewizje procesora są najlepsze, z jakim steppingiem itd.
Na chłodzenie procesora nie mogę dużo wydać, bo ogranicza mnie zadany budżet, więc nic lepszego niż stokowe chłodzenie się tutaj nie znajdzie. Przy okazji muszę się do czegoś przyznać, właściwie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, zawsze kiedy składałem jakiś zestaw, unikałem stokowych coolerów Intela, zwłaszcza pod socket 775. Po prostu nie miałem do nich zaufania. Są lekkie, a wentylator jest mały, co oznacza m.in. większy hałas. Jednak po kilku godzinach pracy z tym zestawem muszę się przeprosić z tym coolerem. Świetnie chłodzi z Iona i jest do tego cichy, ba, chodzi ciszej niż RAM. Model, którego używam, ma miedziany rdzeń i można go mieć już za 5 zł. Po drugie, nie cierpię mocowania chłodzenia w sokecie 775. Te łamiące się kołki to najgorsza rzecz, jaka wyszła ze stajni Intela, wliczając te pierwsze zabugowane Pentiumy. Pożaliłem się, to idziemy dalej. Za RAM doliczam zaledwie 10 zł. W tej cenie można dostać dwie kostki po 2 GB DDR2 800 MHz. Choć nie ma co ukrywać, że jest to dobra i z pewnością rzadka oferta. Bez specjalnego szukania, cena za 2x2 GB to jakieś 30 zł. Co ciekawe, obecnie DDR3 są tańsze od dwójek, ale więcej o tym później. Oczywiście rozsądniej byłoby zaopatrzyć się w dwie kostki po 4 GB i wymaksować tym samym obsługiwaną przez płytę główną ilość, ale taki luksus kosztowałby za dużo i jest poza naszym budżetem. Trzeba jednak podkreślić, 8 GB to dzisiaj, jeśli nie minimum, to przynajmniej standard. Myśląc o składaniu takiego peceta, bierzcie pod uwagę, że w grę wchodzi jedynie wariant 8 GB. Postanowiłem nie kupować kolejnych ramów, bo mam ich już kilka kartonów, więc wykorzystam to, co znalazłem u siebie, 2x Hynix 800 MHz. Kolejny ważny element zestawu to karta graficzna i ponownie zadanie było upierdliwe. Za punkt wyjścia w tak budżetowych zestawach zawsze biorę GTS-a 450. Do tego zestawu z takim prockiem chciałem jednak coś mocniejszego i z minimum 1 GB pamięci. Najtańszy GTS 450, jaki znalazłem, kosztował 90 zł. Zadanie było zatem niełatwe, bo raz, że karta musiała być tańsza, to do tego wydajniejsza. Przeglądałem więc oferty na Allegro i innych serwisach z ogłoszeniami i sprawdzałem, jak wygląda dana karta w tabelce z relatywną wydajnością na stronie Tech Power Up w kontrze do GTS-a 450. To był zaskakująco długi proces, aż w końcu, po kilku dniach, trafiła się ona. Hello. HD 4890 marki Power Color z 1 GB RAM-u i to już za 55 zł. Fajna grafika o wydajności zbliżonej do GT 1030, niby idealny kandydat, ale HD 4890 nie ma wsparcia dla DX11, jedynie do 10.1. Z jednej strony może to być problem, bo taki Fortnite wymaga już API DX11, z drugiej strony to jest stara grafika i raczej będziemy chcieli odpalać na niej starsze gry, które nie wymagają DX11. Dla przykładu GTA 5 działa m.in. z API DX w wersji 10.1. Kupiłem kartę, aby dodać do kolekcji, ale postanowiłem szukać dalej. Później pokażę wyniki HD 4890 w jakimś 3D marku. Poszukiwań ciąg dalszy, teraz jednak za punkt wyjścia obrałem HD 4890. Jak widzicie, niewiele gorszy HD 6790 byłby dobrym kandydatem. Jest to karta nowsza, więc posiada wsparcie dla API DX11 i udało mi się znaleźć model już za 40 zł. Jako iż tej karty też brakowało mi w kolekcji, to kupiłem, ale ponownie postanowiłem szukać dalej. Trwało to dłużej niż chciałbym przyznać, ale udało mi się wreszcie znaleźć ofertę, która mi odpowiadała. Finalnie w zestawie znajdzie się Radeon HD 6850, którego kupiłem za 50 zł. W zestawieniu Tech Power Up karta przebija już GT 1030, który używany kosztuje jakieś 250 zł. Dlaczego przywołuję ten model? Bo jest to karta uznawana za absolutne minimum dla osób, które chcą grać w popularne sieciówki pokroju Fortnite. Karta miała swoją premierę w 2010 roku. Pamięć jest typu GDDR5 i jest jej 1 GB. Reszta istotnych parametrów widoczna jest na ekranie. Dodam jeszcze, że grafika wspiera DX11.2 i że trzeba ją zasilić przez 6-pinowy konektor, a TDP oszacowano na jakieś 130 W. Kupiona karta nie posiada śledzia, ale jeśli oglądaliście mój klip z retro PC-tem, to wiecie, że takie rzeczy mnie nie martwią.
Zrobienie śledzia to nic trudnego, jednak tym razem sobie to darowałem. Wiecie, z czasem krucho, a Super Mario 64 na Switcha samo się nie przejdzie. Nabytek wymagał też przeczyszczenia i wymiany pasty. Dosłownie chwila roboty. Następny na liście zakupowej jest dysk, na który przeznaczyłem 5 zł. Więc w grę wchodzi jakiś skromny talerzowy o pojemności 80 GB, jednak udało mi się znaleźć ofertę na używane dyski 250 GB pochodzące z dekoderów, również za 5 zł. Lepszej oferty raczej się nie znajdzie. Ja w celach prezentacyjnych podepnę coś większego, znacznie większego, bo gier jak zawsze sprawdziłem sporo. Na obudowę trochę zaoszczędzę, bo przeznaczam na nią 0 zł. Nie jest problemem nabycie w tej kwocie obudowy, do której zmieszczą się podzespoły. Nie będzie ładna, nie będzie pachnieć, będzie za to porysowana i brudna, ale będzie działać. Amerykanie mają na tę okazję powiedzenie "Beggars can be choosers", co przekłada się na te nasze powiedzonko. Na obudowę nic nie wydałem, ale na zasilacz już niestety muszę. Xeon w parze z dowolną starą kartą graficzną to dość prądożerne combo, a to oznacza, że rozsądna moc zasilacza to jakieś 500 W. Z zasilaczem miałem spory problem, bo z jednej strony jak wezmę taki z czarnej listy, to zostanę cyfrowo zlinczowany. Z drugiej strony nie zależy mi na jakimś super dobrym zasilaczu, bo po pierwsze nie planuję na tym kompie pracować, a po drugie, jak już wspomniałem, to nie jest poradnik. Powtórzę, nie składajcie komputera za 200 zł, to tylko zabawa. Ale jeśli z jakiegoś powodu chcecie sobie coś takiego poskładać i na tym pracować czy grać, to koniecznie weźcie jakiś lepszy zasilacz. Czyli nie z czarnej listy, albo raczej list, bo jest ich kilka. Jako iż ja potrzebuję coś wybrać w celu powiększenia ceny zestawu, wybrałem zasilacz, który nie jest na żadnej czarnej liście i ma moc 550 W, przy sprawności 80%. Producent to podobno TS Power, model TS550W. PSU wyceniono na 35 zł. Dodam, że za niewiele więcej można było zdobyć chifteka o mocy 500 W. Ponownie daruję sobie kupowanie kolejnego grata i wezmę to, co miałem pod ręką. W dalszej części pokażę wyniki z watomierza. Mamy już wszystkie podzespoły. Cały zestaw kosztował 204 zł. Przypominam, że nie liczę tutaj kosztów dostawy, ale też nie licytowałem, więc licytując podzespoły można je pewnie zdobyć taniej. Może z małą pomocą jakiegoś snajpera aukcyjnego. Na jaką wydajność stać peceta, który kosztuje tyle co nowa gra? Przekonajmy się. Przed benchmarkami zaznaczę, że zdecydowałem się podkręcić delikatnie procesor. Płyta Asroka oddaje w ręce użytkownika wszystkie opcje, jednak jest to mobo, które kompletnie nie nadaje się do podkręcania, m.in. przez brak chłodzenia sekcji zasilania. A dodatkowo ja korzystam ze stokowego chłodzenia, które może i jest ciche i radzi sobie z bazowym zegarem E5450, to po podkręceniu okaże się z pewnością, że jest niewystarczające. W internecie znaleźć można wiele informacji, że ten model Xeona kręci się nawet do 4 GHz na wietrze. Ja zostanę przy delikatnym podkręceniu do 3,1 GHz. Niby kosmetyka, ale zawsze coś. Cinebench R15 przed podkręceniem pokazywał 329 punktów w teście wielorodzeniowym, po podkręceniu odrobiną lepiej 339 punktów. Test pojedynczego rdzenia przed OC85 po OC89 punktów. Punkty punktami, a jak to wygląda w porównaniu z innymi procesorami? Cóż, pamiętajcie, że jest to CPU w zestawie za 200 zł. Zatem taniutki Ryzen 5 2600 z taktowaniem 3,4 GHz, którego można mieć za jakieś 500 zł, osiąga w tym teście przy stokowych zegarach ponad 1200 punktów. i5-10600K z ceną na poziomie 1150 zł, czyli jeden z najtańszych i5-10 generacji, wyciska tutaj ponad 1400 punktów. A kultowy, choć już nieco stary Pentium G4560 za 350 zł może się pochwalić wynikiem 370 punktów. Jeśli natomiast kupicie sobie nowego notebooka za jakieś 2100 zł, to jest szansa, że znajdzie się tam procesor i3-1005G1. Na przykład taki oto hapek.
Ten CPU osiąga w Cinebench R15 coś w okolicy 400 punktów. Natomiast procesor, który jest sercem komputera, na którym pracuję, i7-4790K, podkręcony do 4,4 GHz, uzyskuje w tym teście 822 punkty. Jeśli spojrzymy na wydajność pojedynczego rdzenia, to przepaść jest jeszcze większa, ale nie będę Was tym zanudzał. Po prostu E5450 jest już dzisiaj starym układem i nie należy spodziewać się po nim cudów. Rzutem na taśmę podaję jeszcze wyniki z Cinebench R20 bez podkręcenia. W multi 717 punktów, w single 186 punktów. Przechodzimy do testów kart graficznych, bo sprawdziłem w sumie 3 różne modele. Niestety nie mogę porównać wszystkich kart w teście FireStrike, bo najstarszy z braci nie wspiera API DX11, które jest wymagane, aby odpalić ten test. Musimy się zatem ograniczyć do testu CloudGate z pakietu 3D Mark. I tak, HD4890 uzyskał 8758 punktów, HD6790 wykrzesał z siebie 9462 punkty, a karta, z którą zostajemy, czyli HD6850, pokazała wynik 9866 punktów. Ale jako już ta karta zostanie z nami dłużej, to odrobinę ją podkręciłem, plus 50 MHz na rdzeniu i pamięci, i zainstalowałem jakiś sterownik w wersji beta, który jest najnowszy dla tej karty. Po tych zabiegach HD6850 uzyskuje 10431 punktów w teście CloudGate, natomiast w teście FireStrike karta pokazała 2374 punkty. Ten GTS 450, którego biorę za bazę w poszukiwaniu grafik do budżetowych pecetów, uzyskuje w teście FireStrike w parze z procesorem E5450 średnio 1551 punktów. A karta ATI FirePro V3800 umieszczona w moim pececie za 100 zł wycisnęła 556 punktów. Wychodzi na to, że HD6850 jest dobrą opcją do tak budżetowego zestawu, ale już teraz podpowiem, decydując się na taką kartę, szukajcie wariantu z 2 GB pamięci wideo. Jak się przekonacie po testach w grach, to właśnie pamięć wideo jest często wąskim gardłem konfiguracji. Przez dłuższą chwilę testowałem tego peceta z kartą HD4890 i tak jak mówiłem, jej problemem jest brak wsparcia dla API DX11. Jeśli jednak gra wymaga niższej wersji DirectX, to można liczyć na niezłe rezultaty. Taki MadRunner działa na tym pececie z tą kartą w rozdzielczości Full HD przy detalach średnich z niezłym wynikiem klatkowym. To samo The Witness, który wymaga do działania DX10 i tylko przez jakiś błąd wyświetla się tutaj jako DX11. Gra również ustawiona na Full HD i średnie. Czasami z nieznanych mi powodów można tutaj odpalić grę, która wymaga DX11, np. pokazany Lonely Mountain Downhill, który przy 1920x1080 i średnich detalach działa nawet nieźle, ale zdecydowana większość gier pod DX11 się tutaj nie odpali. Przechodzimy do testów z kartą właściwą, a HD4890 ląduje w szafie. Zapewniam, będzie jej u mnie dobrze. Jeszcze tylko drobne ogłoszenie, cały gameplay został nagrany zewnętrznym graberem, czyli bez wpływu na ilość klatek. Aha, w paczce gier, które wybrałem do testów, jak będziecie mogli zaobserwować, znajduje się wiele tytułów rodzimych deweloperów. A czy będziecie w stanie wskazać wszystkie takie gry? Dajcie znać w komentarzu, sam jestem ciekaw, czy wiem o wszystkich. Zacznę od tak zwanej petardy, Genshin Impact, tytuł, którym zachwyca się teraz cały świat. I to całkiem słusznie, bo jest to świetna darmowa gra. Na tym pececie w Full HD przy detalach średnich Genshin Impact jest jak najbardziej grywalne, klatki dobijają do 60, ale spadają czasami do 20 kilku, więc zbicie detali lub obniżenie rozdzielczości nie będzie złym pomysłem. Od razu po tym optymistycznym początku wiadro zimnej wody, a dokładnie dwa wiadra. GTA 5 w 720p przy najniższych detalach jest tutaj kompletnie niegrywalne. Podczas benchmarku klatki na papierze wyglądają na ok, ale framerate jest trawiony przez mikroprzycięcia, więc w GTA 5 tutaj nie pogramy. Nawet skalowanie nie pomaga. Swoją drogą, jeśli kiedyś GTA 5 wyjdzie na Switcha, to będzie pewnie wyglądać właśnie tak. Kolejne wiadro to Fortnite. Nawet przy najniższych detalach w 720p plus solidne skalowanie o komfortowej grze nie ma mowy.
raz, że gra nie wygląda ładnie, to niemiłosiernie się przecina. To są dwie największe porażki tego zestawu. Więcej tak spektakularnych chlap tutaj nie ma. Jednak do GTA 5 i Fortnite'a jeszcze wrócimy pod koniec. Lecimy dalej. Jeden z fajniejszych indyków, jakie grałem, Besiege, działa w 1920x1080 przy większości opcji graficznych na maksimum. Wynik to przyjemny przedział 40-70 klatek. Bioshock Infinite nawet w Full HD przy detalach średnich jest tutaj całkiem grywalny. W benchmarku przy takich ustawieniach gra dobijała z klatkami do 80, a w dołku miała ich 50. Dying Light kiepsko działa na kartach z 1 GB pamięci, więc i tutaj rewelacji nie ma. 720p i najniższe detale, co przekłada się na klatki dobijające do 60, ale niestety zdarzają się ostre przecięcia. W jawowym Minecrafcie udało się ustawić Full HD i detale na poziomie średnim. Wynik to skaczący framerate od 30 do ponad 100. 40-90 to przedział klatkowy, jaki udało się uzyskać w remasterze Red Alerta. Okej, gra jest stara, ale przypomnę, że w tym remasterze wszystko na polu walki zostało stworzone od podstaw. Benchmark w Dirt Rally obliczył średnią liczbę klatek na dokładnie 41,77 i to przy detalach wysokich i w rozdzielczości 1920x1080. Druga część Legend of Grimrock w Full HD przy detalach ustawionych na maksymalne dobija do 70 klatek, a liczenie zaczyna się na 30, ale częściej widzimy większą ilość. W Lonely Mountains Downhill wszystko ustawione na maksa, a rozdzielczość na Full HD. Ze sprzętu udało się wycisnąć przedział 30-50 klatek. Takie same ustawienia, czyli Full HD i maksymalne detale, ustawiłem w Mudrunnerze. Wynik to przedział od 30 do 60 fpsów. Nordgard działa tutaj w 1920x1080 przy średnich detalach graficznych. Klatki skaczą od 40 do 70. Nawet Frostpunk działa na tym skromnym PC-cie w rozdzielczości Full HD. Z detalami musiałem zjechać do minimum i framerate nie zachwyca, ale gra nie jest specjalnie dynamiczna, więc klatki w okolicy 30 są zjadliwe. W świetnym Insight nie ma możliwości zmiany opcji graficznych oprócz zmiany rozdzielczości. Ja ustawiłem 1920x1080 i jak widać stałe 60 klatek. Od 40 do 80 klatek pokazał Layers of Fear przy średnich detalach graficznych i przy rozdzielczości Full HD. Benchmark Total War Warhammer 2 podaje średnią liczbę klatek w wysokości 37,1. Całkiem nieźle jak na sprzęt, na którym działa gra, ale taki wynik był możliwy jedynie w 720p i przy najniższych opcjach graficznych. W CSGO ustawiłem średnie detale i rozdzielczość 1920x1080. Niestety nakładka podająca m.in. liczbę klatek nie chciała współpracować z tym tytułem, co jest dziwne, bo nigdy nie miałem tego problemu z CS-em. Sami więc ocencie, czy jest to akceptowalny framerate. Superhot w Full HD przy najlepszych opcjach graficznych, których za wiele nie ma, wyświetlał się niemal cały czas prędkością 50 kilka klatek na sekundę, sporadycznie spadając do poziomu 40 kilku i równie sporadycznie przebijając pułap 60. Project Warlock pozwolił jedynie na średnie detale przy rozdzielczości 1920x1080. Rezultatem takich opcji są przez większą część rozgrywki klatki od 30 do nawet 100, ale zdarzają się sporadyczne spadki do 20 kilku. W The Witness ustawiłem detale średnie i 1080p. Klatki skaczą w zależności od lokacji, ale najczęściej widzimy od 40 do 60. Z Factorio jest tutaj mały problem. Niby cały czas jest 60 klatek w Full HD, ale detale, jakie udało się ustawić, to jedynie normalne, jak to określa gra. Na lepsze nie możemy sobie pozwolić, bo przekraczamy ilość dostępnej pamięci wideo. W Kingdom Newlands widzimy przez cały czas albo 60 klatek, albo 59. Oczywiście w Full HD. Jednak podczas tak zwanego czerwonego księżyca gra lubi zgubić kilka klatek. Ponad 100 fpsów w Surviving Mars na tym PC-cie to normalność. Tak dobry efekt udało się uzyskać w 1920x1080 i przy średnich detalach.
Ancestor's Legacy działa tutaj płynnie jedynie w 1280x720, ale za to możemy sobie pozwolić na detale średnie. W dołku mamy 20 kilka klatek, ale bardzo sporadycznie, częściej widzimy przedział 30-60. W Soma Full HD plus detale na maksa i widzimy rozpiętość klatkową od 30 do 60. Totally Reliable Delivery Service pozwoli na ustawienie na tak słabym PC-cie nawet rozdzielczości 1920x1080 i będzie się wyświetlać w ładnym przedziale klatkowym od 60 do 90, ale jedynie przy najniższych detalach graficznych. W Rocket League rozdzielczość Full HD i miks ustawień średnich i wysokich. Wynik to przedział od 70 do 90 fpsów. Rime działa na testowanej konfiguracji jedynie przy niskich detalach, ale za to w 1920x1080. Klatki nie zachwycają, od 20 kilku do 40 kilku i niestety gra nie słynie z dobrej optymalizacji, co oznacza, że w kilku kluczowych momentach potrafi spaść z klatkami do 100. Ale aby być fair, dzieje się tak nawet na lepszych konfiguracjach. Sama gra jest całkiem fajna i polecam każdemu, kto nie zna. Tylko nie zaglądajcie do menu z wyborem rozdziałów. Od razu domyślicie się, o co w tym wszystkim chodzi. Szósta cywilizacja jest grywalna w Full HD, ale z detalami musiałem zjechać do minimum. Ilość klatek, choć akurat tutaj niespecjalnie istotna, mieści się w przedziale 30-90. W LEGO Batman 3 bardzo często widzimy ponad 100 klatek i to w Full HD przy maksymalnych opcjach graficznych, jakie udało się ustawić. Observer nie był już tak hojny dla naszego peceta. Detale minimalne to wszystko, na co możemy sobie pozwolić i przy 1080p słaby wynik klatkowy, jedynie 1160. Jednak dolna liczba pojawia się rzadko. Space Run Galaxy nie oferuje opcji graficznych do ustawiania i Full HD działa tutaj z klatkami liczonymi od setki w górę. W Hello Neighbor profil graficzny o nazwie Ultra i rozdzielczość Full HD. Rezultat to jedynie akceptowalny framerate w przedziale 25-45, więc obniżenie detali nie będzie złym pomysłem. League of Legends pozwolił na maksymalne detale graficzne i przy rozdzielczości 1920x1080 klatki liczymy od 90 i często widzimy ponad 100. Wiedźmin 3 pozwolił jedynie na 720p i minimalne, ale za to przedział klatkowy nie najgorszy, w szczycie widzimy nawet 60. Niestety w większych osadach FPS-y spadają do 100. Divinity Original Sin 2 działa w Full HD przy minimalnych. Klatki liczone są od 45 i przebijają 60, ale osobiście wolałbym podbić detale i zjechać do 720p. W Cuphead ustawiono rozdzielczość Full HD i jak widać stałe, fałsynkowe 60 klatek na sekundę. Call of Juarez Gunslinger także ustawiony na maksymalne detale i w Full HD niemal cały czas grubo ponad 100 fpsów. Jedynie przy wybuchach klatki potrafią spaść do 60. Tyle gier chyba wystarczy. Watomierz nie pokazuje nic spektakularnego. Podczas największego obciążenia widzimy poniżej 240 W. A jako ciekawostkę dodam, że w parze z grafiką HD 4890 Watomierz pokazywał w szczycie niespełna 300 W. Oprócz gier komputer odpali też przeglądarkę, tutaj jednak, głównie przez małą ilość RAMu, trzeba się pogodzić z mniejszą ilością zakładek. Klipy na YouTube działają bez zacięć. Czy zatem składanie budżetowego peceta na Xeonie ma jeszcze sens? Wszystko wskazuje na to, że tak, jednak wiele zależy od waszych lub waszych dzieci oczekiwań. Bo w Cyberpunka na tym kompie nie pogracie, ale 5450 w parze z nie najgorszą grafiką okazuje się wystarczający do gier takich jak LOL czy Minecraft, w które cały czas grają miliony. Inne gry, które pokazałem, to tytuły, do których często wracam i okazuje się, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego peceta, aby móc się nimi cieszyć. Wymienię chociażby Factorio, Mudrunnera czy Legend of Grimrock 2. Wszystkie te tytuły działają na tym zestawie Full HD, przy dobrych detalach graficznych. Podsumowując, PC za 200 zł może nawet komuś wystarczyć, ale radziłbym traktować tę konfigurację jedynie jako drogowskaz i dołożyć kilka stówek na rozbudowę. To, że na system trzeba nabyć dysk SSD jest chyba oczywistością. Instalowanie W10 na dyskach talerzowych powinno być zakazane. Windows 10 non-stop próbuje coś na dysku robić. Jeśli ten dysk jest wolny, to spowolniona jest praca całego peceta.
ale jestem pewny, że nikogo nie trzeba przekonywać w 2020 roku, że dysk SSD to konieczność. Kolejna kwestia to RAM. Tutaj jednak pojawia się problem, bo choć płyta pozwala na osadzenie 8 GB w dwóch kostkach po 4, to dla sportu spróbujcie znaleźć takie kostki. Graniczy to z cudem. Okazuje się, że większość kości 4 GB DDR2 to moduły do płyt z chipsetem AMD lub jakimś innym, byle nie Intel. Da się znaleźć odpowiednie pamięci, ale będą one drogie przez swoją rzadkość. Mamy zatem dwie opcje. Pierwsza to szukanie takiej płyty, która posiada 4 sloty na pamięć i obsługuje 8 GB, np. taki oto Asus. Albo omijanie płyt z pamięciami DDR2 i szukanie tylko takich, które obsługują DDR3. Ja pilnowałem budżetu, więc brałem coś najtańszego, ale jeśli ktoś nosi się z myślą poskładania podobnego peceta, to te kilkadziesiąt złotych więcej za płytę główną nie będzie stanowić problemu. Kostki 4 GB DDR3 są już łatwe do nabycia i o wiele tańsze niż nieszczęsne DDR2 o takiej pojemności. A no jaką poprawę w działaniu peceta można liczyć w scenariuszu z 8 GB RAM-u i dyskiem SSD? Przekonajmy się. Mam tutaj płytę MSI G41M-P25. Ten sam procesor, tym razem nie podkręcony, stokowe chłodzenie, ta sama karta graficzna z tym samym sterownikiem, 8 GB RAM-u Goodrama PC10600 w dwóch kostkach i dysk SSD na system. Wcześniej dwa tytuły pokazały mi środkowy palec, Fortnite i GTA 5. Zaczynamy od GTA. Full HD, opcje graficzne normalne, bez skalowania. Jak widzicie, sytuacja zmieniła się diametralnie i w GTA 5 można teraz na tym PC-cie grać. W Fortnite nie jest już tak dobrze. Po serii aktualizacji wymagania tej gry wyraźnie podskoczyły. Płynna rozgrywka możliwa jest tutaj tylko w 720p plus delikatne skalowanie i przy detalach, które określiłbym jako miks niskich i średnich. Da się grać, ale rewelacji nie ma. Czy oprócz dodania RAM-u i dysku SSD można tutaj coś jeszcze zmienić? Oczywiście można wymienić kartę graficzną. Myślę, że rozsądnym maksimum będzie coś pokroju GTX 1050, może nawet w wersji Ti. Zanim się z wami pożegnam, chciałem wam coś pokazać. Oto pudełko, w którym dotarł do mnie jeden z podzespołów. Zgadnijcie jaki. Przestawiłem smartfona dla oddania skali. Czy jest to karta graficzna? Nie. W środku była płyta główna. W kwestii pakowania sprzętów nic mnie już nie zaskoczy. Pewnego razu, jak kupiłem Amigę 500, sprzedający zasypał ją w granulacie styropianowym, czyli takich malutkich kuleczkach. Amiga po dziś dzień wypluwa z siebie styropian, choć czyściłem ją w środku już wiele razy. Innym razem dotarł do mnie procesor w kopercie. Nie bąbelkowej, zwykłej kopercie, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Nie wiem jakim cudem, ale działał. Był pod socket 775, więc nie miał pinów. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym klipie. Cześć!